Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Ostatnio sobie mówiliśmy o teorii ruchu jednostajnie opóźnionego. Dzisiaj się zajmiemy zadaniami. Mam dla Was takie pierwsze zadanie, troszeczkę długie, ale spróbujemy je sobie przeczytać razem. Kierowca samochodu jadącego ruchem jednostajnym prostoliniowym z szybkością 20 m na sekundę minął znak ograniczenia szybkości i w odległości 5 m od znaku rozpoczął hamowanie z przyspieszeniem o wartości 3 m na sekundę kwadrat, uzyskując dozwoloną szybkość po upływie 2 sekund od rozpoczęcia hamowania. Podpunkt A. Napisz równanie przedstawiające zależność współrzędnej położenia samochodu od czasu, zakładając, że samochód porusza się wzdłuż osi X. Podpunkt B. Oblicz odległość samochodu od znaku drogowego w chwili, w której samochód uzyskał dozwoloną szybkość. I podpunkt C. Oblicz wartość prędkości dozwolonej na odcinku szosy, którą jechał ten samochód. Dobra, zaczniemy od podpunktu A oczywiście, po kolei. I podpunkt A. Napisz równanie przedstawiające zależność współrzędnej położenia samochodu od czasu, zakładając, że samochód porusza się wzdłuż osi X. Oczywiście od 0 do 5 metrów ten samochód się porusza z szybkością ruchem jednostajnym prostoliniowym z szybkością 20 metrów na sekundę. No, możemy to sobie zapisać właściwie. Zrobimy sobie klamrę i zapiszemy. X od T. Oj. To się równa, jak pamiętamy, V razy T, zatem 20 metrów na sekundę razy T dla X od, no tam od 0 do 5 niech będzie. W piątce już rozpoczął hamowanie, także nie domknę tutaj przedziału. Dobra. Następnie mamy ruch jednostajnie opóźniony, jak pewnie zauważyliście. W związku z czym x od t mamy tak. Pamiętamy z ogólnego równania na x od t dla ruchu jednostajnie opóźnionego, że to jest jakieś x0 tam plus v0t albo minus v0t i plus albo minus at kwadrat drugich. Wiemy, że mamy x0, to nasze x0 będzie, tak jak pewnie się domyślacie, 5 metrów, dlatego że to jest początkowy x, w jakim się rozpoczął ten ruch. X0 plus V0T, to V0T też, jak tak się domyślacie, to będzie oczywiście 20 metrów na sekundę, czyli początkowa szybkość, i minus AT kwadrat drugich. Jak sobie podstawimy wartości, będzie 5 metrów plus 20 metrów na sekundę razy czas i minus 3 metry na sekundę kwadrat razy t kwadrat drugich. Musimy napisać, dla jakiego zakresu x-ów to będzie się działo. Na pewno dla x-ów zaczynających się od 5 metrów. Ale do ilu? To do ilu to jest odległość od znaku, w jakiej kończy się ruch, którym tak naprawdę notabene mamy obliczyć w podpunkcie B. Dlatego tutaj na chwilę zostawię miejsce, potem po prostu wpiszemy to, co wyjdzie nam w podpunkcie B. I dalej etap trzeci ruchu. To jest znowu ruch oczywiście jednostajny tak naprawdę, tak? Po upływie tych 2 sekund od rozpoczęcia hamowania on już uzyskał dozwoloną szybkość i dalej już wiemy, że nie hamuje. Zatem jak już uzyska tą szybkość w jakiejś odległości x1, która będzie tutaj też, za chwilę jak sobie ją wliczymy w podpunkcie B, to ją dopiszemy, to od tej odległości już będzie jechał z jakąś nową szybkością, którą obliczymy z kolei w podpunkcie C. Dalej tak samo jednostajnie. Dobra, to też za chwilę podstawimy i dla jakiego zakresu odległości też podstawimy za chwilę, jak obliczymy sobie podpunkt B. Dobra, no to przejdźmy w takim razie do podpunktu B. Mamy obliczyć odległość samochodu od znaku drogowego w momencie, w którym kończy się hamowanie. Wiemy, że on hamował przez 2 sekundy, tak? A zatem to S nasze. Ups, dobra. Napiszemy podpunkt B.
To S, ta odległość od znaku, to jest oczywiście początkowa odległość od znaku, czyli to x0, 5 metrów. W tym momencie się zaczęło hamowanie. Plus droga, którą pokona hamując. A droga, którą pokonuje hamując, to jest V0t minus at kwadrat drugich. A zatem to jest 5 metrów plus V0, pamiętamy, że było to 20 metrów na sekundę razy 2 sekundy, bo tyle trwało hamowanie, minus przyspieszenie 3 metry na sekundę kwadrat razy 4 sekundy kwadrat, bo 2 sekundy do kwadratu to 4 sekundy kwadrat i przez 2. No jak teraz sobie to obliczmy, to mamy 5 metrów plus 40 metrów i minus, tu przyniesiemy minus, minus 4 z 2 możemy skrócić, zostaje 2 i minus 6 metrów. Tu widzimy też, że sekunda kwadrat z sekundą kwadrat się skraca, zatem jednostki są prawidłowe. Czyli to wychodzi nam 39 metrów. W odległości 39 metrów od tego znaku samochód zakończył hamowanie. Dobra, a zatem możemy zapisać tutaj, że w podpunkcie A, że dla x od 5 metrów do 39 metrów. W tym momencie jest zakończone hamowanie. I wiemy też od razu, że ten x1 tutaj to jest 39 metrów. Dobra, kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to musimy obliczyć szybkość, jaką uzyskał ten samochód po hamowaniu. To jest podpunkt C. O. I mamy tak, że V1 to jest ta szybkość po hamowaniu. No to jest oczywiście początkowa szybkość minus to, co stracił hamując, czyli minus A razy T. Początkowa szybkość, jak pamiętamy, to było 20 metrów na sekundę minus 3 metry na sekundę kwadrat razy 2 sekundy. Tyle trwało hamowanie. 3 razy 2 to jest 6, jak zrobimy 20 minus 6, to zostaje nam 14 metrów na sekundę. Tyle wynosi V1, czyli szybkość po hamowaniu, szybkość dozwolona samochodu na tym odcinku szosy, na którym się poruszał. Dobra, a zatem możemy też od razu dopisać brakujące informacje z powrotem do ostatniego równania w podpunkcie A, że to jest 39 metrów plus 14 metrów na sekundę razy czas. Tak jest. Dla jakich współrzędnych? Dla x należącego od 39 metrów, bo w takiej odległości od znaku się skończyło hamowanie, do tak naprawdę nieskończoności, bo nie wiemy, kiedy ten ruch się skończy. Prawdopodobnie on się nigdy nie kończy. Dobra. No i to jest tak naprawdę rozwiązanie całego zadania. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.